dobry, witajcie, z tej strony Mafiosolec i bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcineczku Od Biedaka do Kozaka. Ze mną jest oczywiście Bronuś. Witam, dzień dobry. I z nami też jest również Wiosna i Bronek pięknie zasłania nasz nowy nabyteczek, który wreszcie doczekaliśmy się po kilkunastu sezonach, że mamy opryskiwać do MFA, bo to było najważniejsze, żeby teraz jeszcze wykorzystać tego naszego Masejka i ten opryskiwać sobie oczywiście do niego zakupić, więc to mnie bardzo cieszy, że dzisiaj się tak z tym właśnie pobawiliśmy. Czekajcie, jak ja mam teraz czas, to sobie wiecie, doleję teraz tego oprysku. Bańkę schowamy, bo miałem wcześniej wlany. Niech się tutaj nam opryskiwacz napełnia. O, jak słyszeliście jakiś dźwięk i warkot z dala, to oczywiście Bronek grenówkę odpala. O, już załadował sobie pięknie owiec. Słuchajcie, to nie nowy nabytek, to pożyczony od sąsiada. Sąsiad będzie sprzedawał niebawem ten siewnik, a nam zależy na jakimś fajnym sianiu, że tak powiem, tej soi. Mówi, dobra, to sobie pożyczta, bo tak, no jest temat trochę jakby zainteresowani. Też szukamy, słuchajcie, nowego jakiegoś siewnika. Nie wiem, czy 3 metry, czy 4. Ja mam tam coś w głowie, ale dzisiaj po prostu zobaczcie sobie sami, która jest godzina w prawym górnym rogu. Nie miałem już czasu, a chciałem, żeby ten odcinek dla was nagrać, bo nic dla was niestety nie mam, przez weekend chorowałem, zresztą co jeszcze troszeczkę słychać, no i niestety nie miałem nic dla was nagrane po weekendzie, więc tutaj mówię, dobra, trudno, zdążymy ten siewnik kupić, najwyżej kupimy go po prostu, nie wiem, po żniwach, na siewy rzepaku, coś w tym stylu, to też powiem fajnie by tak, wyglądało. No, jeśli chodzi o siewnik, to albo kupujemy 3-metrowy nabudowany, i taki jak ten, albo kupujemy 4-metrowy coś w design naszego, którego mam. No teraz. Także ogólnie ja mam tam znaleziony fajny siewnik. Bronek musi sobie jeszcze go sam ocenić. Dla mnie spoko, musiałbym się trochę tam nim pobawić teksturami, ale moim zdaniem ok, jest to 4 metry, więc by było git. Generalnie tak, co tu było? Z przychodów, no to wiadomo, mleko i w ogóle. Z przychodów jeszcze są ziemniaki, za które dostaliśmy 8100 zł. Tam 20 parę ton poszło na sklep oczywiście. I teraz tak, z kosztów jakie mieliśmy, to były koszty płotu i przywiezienia tutaj pustaków, jakieś tam do kupienia różnych do Pereli, wyszło to około 9000 zł. Teraz jeszcze brama ma przyjść, no to też dwie bramy, to pewnie będzie koszt za 3000 albo i więcej, więc tutaj troszeczkę tego wyjdzie. Nawet można powiedzieć, że to koło dychy wyszło, bo tak już dokładnie nie liczyłem, ale tak koło dyszki na pewno żeśmy stracili. I z kosztów oczywiście był tutaj opryskiwacz 6000. Mieliśmy za piątkę fajnego znalezionego jakiś czas temu, ale niestety poszedł i musieliśmy coś innego poszukać, także no ważne, że już coś jest i będzie można sobie pokosić. Ej, dziwna sprawa jest taka, że to miał być płynny nawóz. I czy płynny nawóz to jest... No właśnie, dziwne to. To jest to. Bo mi się napełniło... No przecież ja specjalnie tutaj... Dziwne, nalałem płynny nawóz i włączyłem... Wybaczcie! Ale mam tutaj, jak sami dobrze widzicie, ten płynny nawóz kupiony, więc troszkę mnie to dziwi, że to tak dziwnie jakoś poszło. Dobra, pojedziemy sobie drogą generalnie. O, właśnie, dobrze, że teraz daliśmy gazu i od razu znam sobie zaczął biegi wrzucać. To znak, że miałem oczywiście skrzynię automatyczną. Także gdzieś tam te przęsła sobie powstawialiśmy. No i budowa, jak sami dobrze widzicie, jest już w takim większym stadium troszeczkę. Nadgoniłem, bo mówię, kurde, no piszecie, że bardzo wolno to wszystko idzie. Ten nasz jest wyburzony. Jak to się nazywa? Chlew? No. Tak, chlew już jest wyburzony, także tutaj już mamy to z głowy, jest coraz więcej miejsca, więc teraz już będziemy się naprawdę grubo brali za to wszystko. Wiem, że pewnie liczyliście na to, że po zimie będzie więcej pobudowane, ale słuchajcie, też gdzieś tam ja to modelowałem przed weekendem, z myślą o tym, że jeszcze jednak będzie jakiś może jesienny odcinek, ale później jak dzisiaj sobie weszliśmy, pozdrowionka tutaj dla Tanasa, bo dużo naprawdę dzisiaj pomógł, bo od rana gdzieś tam nagrywaliśmy jeszcze konstrukcjona, nie konstrukcjona. Ja tutaj naprawdę spędziłem sporo czasu jeszcze, żeby dzisiaj przyszykować jakikolwiek odcinek, tutaj poogarniać, bo naprawdę jakoś tak dziwnie, nie wiem, wbiłem na tą wiosnę, jest ten marzec, mówię, kurde, co ja tu zrobię? Musiałem ścieżki zrobić na polu, no bo pod opryski, bo jak pamiętacie, tam gdzieś tam przy tym Czajkowskim on tam nie siał tych ścieżek, więc ścieżki porobiłem, gdzieś tam tutaj opryskiwać, ogarnąłem to wszystko, no i wiadomo, poustawianie, poogarnianie tutaj pod tą budowę, no i szukanie samego siewnika naprawdę zajęło sporo czasu, no ale niestety, no wyszło jak wyszło i nawet ma, może i dobrze, no nie ma. Nic, powiem wam, że nie ma siewników, nie? No, także jest naprawdę z tym słabo, generalnie dzisiaj też całkiem inaczej ten odcinek miał wyglądać, ale z racji tego, że nie było czasu, no nie jadę, nie szukam żadnego siewnika, żadnego ciągnika, bo chciałem jechać po prostu dla was fajnie poszukać jakiegoś siewniczka tutaj, aby można było
Boże, siewniczka, ciągniczka, abym ja mógł sobie sprawdzić, a w następnych odcinkach, żebyśmy już może podjęli decyzję i żebyśmy go tutaj kupili. Nie wiem, słuchajcie, no nie ma czasu na takie rzeczy, więc nie wiem, czy w ogóle będziemy mieli czas gdzieś któregoś dnia. Nie wiem, czy po prostu nie kupimy, poszukamy ciągnika, już nie poszukamy sobie oferty ciągnika, który chcemy kupić i od razu po niego nie pojedziemy, nie? No, także tutaj, słuchajcie, zobaczymy, jak to wyjdzie, bo no jest jednak te budowy, to wszystko, jeśli chodzi o mnie, no to naprawdę zabierają sporo czasu i to modelowanie. Gdzieś tam teraz, no już spoko, zaraz będziemy zalewać teraz nad oknami, więc jak już zalejemy to nad oknami, no to już naprawdę pójdzie naprawdę dość szybko, tak mi się przynajmniej zdaje. I tutaj powinniśmy sobie to fajnie ogarnąć. Dobra, dojedziemy do końca w tych trochę krzokach. A gdzie ty pryszczesz, mordo? Wiesz co, pojechałem na tą pszenicę, co była po Czajkowskim siana. Aha, tam, dobra. No, więc tutaj... I na duże pole. Tak, na dużym polu. Mówię, dobra, to trzeba gdzieś sprawdzić ten opryskiwacz. Myślałem, żeby jechać tam koło nasa, ale tak jakoś na im... Szukałem dzisiaj sobie też w głowie, słuchajcie, takich prac, w których no my najmniej na jakichś polach robiliśmy. Więc tutaj nie ukrywam, że było to pole właśnie to, bo wiadomo, no tutaj akcja Kiszonka i później wjazd Czajkowski, dziękuję, dobranoc. Generalnie tutaj ścieżki już tam nie siał, bo pod lasy mówimy, dobra, ciul tam i tak to tam zawsze słabo sypie i tak słabo sypie, a teraz musiała wyjść znowu ścieżka przy ścieżce, więc szczerze nie wiem, czy nie wyszłoby to gorzej. Fajnie wyglądają te ścieżki nowe, mega mnie to jara, mega zajebiście to wygląda, bo no to są idealne ścieżki pod masy Fergusona, jeżeli taki poszukujecie. A teraz co, Janku, coś jeszcze grzebał, nie? Nie, to już są zrobione te, tak. To już jest to były, no. Znaczy, no o ich poprzednim sezonie nie było. W poprzednim sezonie nie, ale nie. Ja je sprawdzałem już. No, no to tylko sprawdzałeś, a jeśli chodzi o odcinek, no to niestety na odcinku ich nie było, no i słuchajcie, no kurwa, no tak, tak powinny ścieżki wyglądać, nie oszukujmy się, że no tutaj farming, no dziwne to jest, że nie dążą do czegoś takiego, że jednak mimo wszystko te ścieżki tak powinny wyglądać i że nie dążą do czegoś takiego jak mod od razu, który jest wbudowany w siewnikach, że sobie wybierasz, które te sekcje, w sensie wiecie, szerokość ścieżek, o coś takiego. Bo teraz zajebiście, te ścieżki mega pasują pode mnie, pod nasze ciągniki. U Tanasa pewnie jest to już tak średniawo, ale no my pewnie gdzieś tam za parę sezonów to zmienimy. Jak zmienimy sobie maszynę, to i zmienimy oczywiście ścieżki. Także nie ukrywam, że to by było też zajebistą sprawą, gdyby tutaj no farming zrobił coś takiego w opcjach siewnika, że jeszcze ta ścieżka jest możliwość do wyboru, nie? Poszczególną sekcję, no. No, no ale to już mówię, nawet wiesz, żeby nie bawić się aż tak bardzo mocno, bo wtedy to by trzeba było naprawdę, to już tak mega profesjonalnie by to wyglądało. Ale jeśli chodzi o taką normalną zabawę, to chociaż kurczę, tak jak mówię, zrobić i ogarnąć tutaj typowo szerokość ścieżek, jaka ma być, no bo raczej większość z ludzi by była w stanie sobie zmierzyć, jaki ciągnik szerokościowo jest, więc tutaj myślę, że nie byłoby z tym problemu, żeby sobie po prostu te ścieżki fajne dopasowywać, czyli na polskich wsiach, czy później przy jakichś tam ogromnych seriach, żeby tego po prostu nie zmieniać, bo tak jak no, na ten czas, no tutaj Tanas jest już rozrośnięty dość mocno, dlatego też no moim zdaniem tak troszeczkę słabo, no bo musi z takich ścieżek korzystać jak te nasze, choć zobaczymy jak on będzie w ogóle pryskał, bo on jeszcze na tym chyba sobie nie pryskał w tym sezonie, no to też już to będzie jakoś w miarę wiadomo, nie chce mi się już tu dwójki wrzucać, bo to kurde schodzi czasu, a czasu no i sobie pojechał siać owiec. No tak, ja sobie w ogóle objechałem dookoła i teraz sobie tutaj działam od jednej strony. No, tak jak mówię. Fajnie, powiem ci, że w ogóle rynówka zajebiście się... Też, że wygląda zajebiście, to idzie fajnie, nie? No, też byłem w szoku, bo... No mówię, kurde, patrzę na ten marzec, mówię, no zrobię tam, wiecie, jakąś tam dawkę tych odżywek i w ogóle, żeby to fajnie, wiecie, ruszyło na wiosnę. No i mówię, co ja dalej porobię? No mówię, orki, nie orki, to wszystko było robione, a tym bardziej no porobić sobie orek nie mogę, bo tak naprawdę my oprócz na marcu zostajemy tylko na te siewy owsa i później my przewijamy, bo wiadomo, później dochodzą ziemniaki, później dochodzą gorzowskie, znaczy tam nasze trawy, powiedzmy to bardziej może tak, dochodzą nasze trawy, które kosimy i dopiero je musimy później uprawić, żeby zasiać tam kukurydzę. Dlatego też tak naprawdę na tym marcu no, nie było dzisiaj roboty, oprócz tych dwóch pól pszenicy i możliwości zasiania owsa nie było totalnie nic i mówię, nie no, jak ja mam ten owiec dzisiaj siać, to musi być inny siewnik, bo no, wiem, że już wam się na pewno to znudziło i mi nawet nie chcę już mówić, więc tutaj na pewno będziemy chcieli jak najszybciej wystawić ten nasz siewnik, zobaczymy co z tą talerzówką, czy coś jesteśmy w stanie tutaj znaleźć, pomysły są, ale są to tak na bardziej już 200+, jeśli chodzi o konie, żeby jakąś fajną talerzówką
podsiewaczem kupić, czy grubery z podsiewaczem. No na ten moment nie mamy nic ciekawego, więc no chyba ta talerzówka po prostu w naszym gospodarstwie zostanie po to, żeby tutaj te jakieś tam ala poplony i w ogóle sobie rozsiewać, no bo siewnikiem to moim zdaniem nie ma sensu. Rozsiewanie tego, bo to chodzi, żeby jak najszybciej to zrobić, a nie żeby stracić jak najwięcej czasu. Nie, no talerzówkę zostały właśnie typowo do tego. No także tutaj ona zostaje. O Jezus, przepraszam serdecznie, że wyjechałem ze ścieżki takiej pięknej, prostej. Więc ta talerzówka prawdopodobnie zostanie. Nie, nie wiem, bo zasiewnik... powiem, że ona z tym podsiewaczem fajnie wygląda. Na kurde, to jest naprawdę fajna akcja. Zasiewnik jak dostaniemy, nie wiem, czy dycha 11 to będzie max. Więcej nie dostaniemy raczej, bo musimy też zobaczyć, za jaką cenę my za niego zapłaciliśmy. To tak wiecie, żeby się to w miarę spójnie zrobiło, bo też sami dobrze wiemy, jak te ceny powindowały i to wszystko. My od sąsiada żeśmy chyba ten siewnik kupowali, jak dobrze pamiętam. Boże, jakbyśmy kupili teraz Amazonkę jeszcze jedną, znaczy jeszcze jedną, jak kupilibyśmy Amazonkę, to by był kolejny siewnik odkupiony od sąsiada, pewnie raczej byście tego nie chcieli, nie? Dajcie znać, ludziska, w komentarzach, co myślicie na ten temat. No jest kolejny farming, w którym jest problem z siewnikami. No nie ma fajnych siewników na średnie gospodarstwa, żeby se podopasowywać, żeby se powymieniać, nie? Z 3 metrowych to już tylko podobają nam się nadbudowane, no ale to też jest nadal tylko mimo wszystko 3 metry i już najgorsze będzie w tym wszystkim to, że będziemy musieli mieć totalnie zawsze zaorane, jeżeli będziemy chcieli bronę wirnikową. Na talerzowych no to jest niewiele, jest na przykład ta nasza Amazonka, więc no to już tam wtedy spoko, już na miarę idzie coś nim porobić. No i są ciągane, nie? Gdzieś tam ja jestem bardzo zaciąganymi, no ale nie wiem, czy to ten etap gry jest jeszcze. Jeden siewnik będziemy chcieli naprawdę ciągany, fajny sprawdzić, więc tutaj zobaczymy, co to z tego tak naprawdę wyjdzie w najbliższych mordeczki odcineczkach. No i pewnie czy dużymi krokami, no tak, za chwilę mieliśmy dzisiaj w ogóle ogarniać, słuchajcie, rozliczanie się za biogazownię. Miał też przyjechać do nas gościu po te belki, ale no tak jakoś suma summarum wszystko wyszło tak, że dzisiaj się nie wyrobią ani jeden, ani drugi. Więc tak naprawdę te pieniążki dzisiaj przechodzą nam koło nosa, no ale to nie wiem, jaki tam będzie zysk, około 25 tysięcy za wszystko, nie wiem, 30, nie mam pojęcia tak szczerze. Nie liczyłem sobie, trzeba byłoby policzyć, ile za kiszonkę tam dostaniemy, więc no liczymy na to, że przyjadą, rozliczymy się. I czy to będzie krok milowy? No słuchajcie, to jest marzec. Zaraz trzeba im na marcu, właśnie, bo jeszcze na marcu im nie zawoziłem, trzeba im na marcu zawieźć kolejne ziemniaki. No i wiadomo, zaraz będzie marzec, kwiecień, maj, no to tam szybko zleci. No chyba nie wiem, może ten ciągnik kupimy dopiero na żniwa, na prace pożniwne. Bo tak ja sobie teraz myślę, że moglibyśmy do czerwca poczekać, bo w czerwcu jeszcze przyjdzie sprzedaż. Soja, i bardzo dużo jej mamy. Kukurydzy nie mamy w tym sezonie, na ziarno oczywiście. I możemy się tak umówić, że na czerwcu byśmy go kupowali, to może wtedy uda nam się zrobić ten odcinek, żeby jechać te czynniki obejrzeć. No to może do tej pory tak, bo mówię, no tak dzisiaj wyszło po tym weekendzie. No ja niestety nie czuję się zbyt dobrze, myślałem, że bez antybiotyków się obejdzie, ale nie wiem, poczekamy sobie jeszcze jeden dzień, maksymalnie dwa i trzeba będzie coś robić, no bo niestety zamiast budzić się i żeby było lepiej, to powiem wam, że z dnia na dzień jest gorzej i ten migdał naprawdę jest jakaś tragedia, do tego wszystkiego jeszcze doszły zatoki, także infinito jestem. Jest to męczące, przez to też nie było live'a weekendowego, który obiecywaliśmy, gdzie miał być ten live. Nie obiecywaliśmy. Nie obiecywaliśmy, a wspominaliśmy, że ten live Halloweenowy może Halino, będzie... Halino, od Halloween urodziny. Halena będzie i będą urodziny, herze, hej. Także tutaj... No niestety tego live'a się nie udało zrobić, bo no męczarnia, mieliśmy go też robić, słuchajcie, u Adasia, ale za dużo tej roboty by było, bo ja też bym musiał jeszcze fotel zawieźć do tego wszystkiego, bronek swojego kompa, zanim byśmy jeszcze, wiecie, wszystko to przygotowali, przyozdobili pokój i w ogóle siebie, no to tak wiecie, jak jest człowiek chory, to nawet o tym wszystkim nie myśli, ja praktycznie całą sobotę i niedzielę, że tak powiem, przeleżałem. Dzisiaj też by się jeszcze przydało, ale no już niestety no robota jest, trzeba to wszystko ogarniać i nagrywać dla was. Także no tutaj nie ma zbytnio czasu i tak jest dobrze, że człowiek może w tym domu sobie posiedzieć i popracować w jakiś tam pewien sposób. Jedynie wiadomo, no jeżeli są problemy z gardłem, to jest trochę przekichane, no bo ten głos jest jednak najważniejszy w naszej pracy, żeby te odcinki były fajne. No ale też dobrze, jak tam się jeden odcinek nagrywa do siebie, to człowiek w miarę to przeboleje, bo wiadomo, na odcinku u kogoś, no to tam nie trzeba praktycznie przez 80 czy 90% czasu cały czas nawijać na tych odcineczkach. Okej, można powiedzieć, że ja mam pierwsze pole skończone. Ciebie mordeczko od razu, jak ja dojadę sobie, to z ciebie wyślemy od razu pięknie na ten. Na ten drugi, na Sybir, na Kamczatkę. Niestety, no tu nadal zaręczne składanko.
Nic nie poradzimy. Ale powiem wam, że fajnie, na pewno wykorzystamy ten opryskiwacz. Nie no, już ja tam się cieszę, bo mówię, ma być do MF-a, miało być po kosztach. Słuchajcie, nowy opryskiwacz, no to kurwa, no tam od 70 do... No tam tylko... Teraz jakbyśmy chcieli kupić jakiś fajny opryskiwacz, to słuchajcie, no trzeba byłoby chyba wykładać koło 50 tysięcy. No dla ten moment, dla nas zabójstwo, jak zbieramy nasz naciągnik. Bo moim zdaniem jest to niepotrzebne, zobaczcie, my i tak dużo daliśmy radę wytrzymać bez oprysków. Wiem, że to w życiu realnym... Kurwa, no źle by to wyglądało, bo no wiecie, tutaj farming jest taki, że my oramy, no to już tych chwastów nie mamy. A że oramy dużo na tej serii, no to tak naprawdę chwastów tych za dużo nie było. A jak były, to sąsiad gdzieś na szybkości przyjeżdżał i to było z głowy, tak? Więc no tutaj niestety wyszło jak wyszło. Mordo, powiedz mi, ile ty masz nasion, siewniku? 77% starszy. Dobra, luz. Kurde, tak się zastanawiam, czy mam... Podjadę do ciebie rowerem. Mam nadzieję, że rower znajdę. O kurwa. Ale sąsiad tu żyje, Jezus Maria, sąsiad tu żyto nasiał. Na drodze zasiał, mordo, to jest wyższe od kurwa opryskiwacza. Od beczki opryskiwacza całego. No słuchajcie, to jest to żyto nasze zielone. Ono już tak w marcu wygląda, bo jak sami dobrze wiemy, w kwietniu ono już jest do koszenia, więc no kurde. U nas za sezon 2 dejcie panie Boże, w ogóle kurwa poszło naprawdę 90 prawie tysięcy litrów TMR-u wyszło przez ten. Przez zimę. No, ta nas tutaj ogarnia, mówi, że 90 tysięcy litrów. Ja tu nam kiszonkę podejmowałem, sianko podejmowałem, słomę podejmowałem. Także no naprawdę wyszło tego naprawdę sporo. Dobra, my dobrze by było, jakbyśmy sobie doleli resztę tych oprysków, które tutaj... Bo ja będę miał jechać tam koło Tanasa, trajo? Tak, koło Tanasa pojedzie, żebyśmy my już mieli tutaj to z głowy. O Jezus, wybacz mi, serdecznie, zacznie się tak mówiłem. Dobra. Tu już mi się nalewa. Dobra, cyk, nalane. A nie no, sieje się mega. Powiem wam, widzowie, tutaj naprawdę ten siewnik od Tanasa, zajebista sprawa. No i generalnie może bym dzisiaj robił ten siewnik, ale mówię tak, dwa nowe nabytki u mnie, tak trochę słabo. Więc tak trochę już mnie to odpuściło, a po drugie było to, że mówię, kurna dziot, tak jakoś nie byłem przekonany. Jak wiem, że to nie jest w 100% ten siewnik, no to mówię, kurde, tak słabo, bo go kupimy, a później zaraz sobie go może sprzedać. Znaczy ja wam powiem, ludzie, no tak nawet byśmy nie mieli raczej za co go kupić teraz, bo... No, więc... No kasy byśmy wywalili, a ciągnik by trzeba było kupić, no to nie wiem, jak byśmy go kupili. Dobry, także tutaj, kurde, nawet i dobrze, że to tak wyszło. Kupimy ciągnik i wtedy będziemy już na pewno odkładać sobie na ten siewniczek. A teraz jeszcze jakoś przebimbamy, zobaczymy, co to w ogóle wyjdzie. Ja ogólnie tego pola nie będę siał, także Bronuś sobie do końca dojedzie, bo... Nie musisz dojeżdżać, mordo, jak nie chcesz, możesz przyjść. Dojedź. Dojedź do końca i sobie już normalnie przejadę. Bo słuchajcie, ostatnio na tym polu było dużo roboty, też tym bardziej Bronek w ostatnim odcinku tutaj robił, więc postanowiłem, że pojedziemy na naszą dzierżawę. Nie wiem, czy ja dzierżawę zasiewałem, już nie pamiętam, co to był za odcinek tam, ale nie kojarzę chyba siewu, na pewno były skoszenia u mnie i chyba Bronek tak robił siewy. Chyba no Bronek koszenie, robił siewy. Koszenie pamiętam, bo przecież ta słoma tam wypierdzieli na no, całą. Także tutaj luźno. Tak, a ja muszę teraz zobaczyć raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze jeden przyraz i ścieżka, dobra. Dobra, to później jedziemy sobie to. To ogarniać. Dobra, ja sobie cofnę i lecimy na to drugie poletko. No fajny siewniczek, jeszcze jak może sąsiad go nie sprzeda na tą wiosnę, bo ciekawe, czy on będzie chciał teraz już na wiosnę kupować sobie siewniczek duży, czy nie będzie chciał. To wszystko od tego zależy, no jeżeli tak, no to trudno, no jeszcze będziemy gdzieś tam musieli. Choć, co nam zostaje? Soja do zasiania tylko. Weźmiemy mordo na zeszyt od niego chyba, od sąsiada. Ja myślę, żeby się szło dogadać z nim, żeby po prostu od niego wziąć, kupić i zapłacić mu później. To jest chyba, słuchaj, to jest ogólnie ten, jak to się nazywa? Wydaje mi się, że te, Boże, ja zgubiłem wątek, nie? Kurwa, tak jakoś... O soi coś gadaliśmy, że się dosieje później. Tak, soja, tylko soję mamy do zasiania tym siewnikiem, nie? Tak? Więcej nie mamy. Tak. No, a masz gdzieś rozpiskę? Gdzie my to sobie mamy w ogóle? Koło domu, to na tym poplonie coś załamy. A, tak, po poplonie, masz rację, no, dokładnie. Dobra, dokładnie tak cofniemy. Kurde, ogólnie tak, no spoko, bo mamy ten. Mamy oczywiście GPRS-a. GPRS-a, który musi być... Czekajcie, musimy sobie tu jeszcze cofnąć. Dobra, tu ścieżki widzę elegancko są na tym polu, więc spoko. Kurde, co to wyjdzie? No że... fajnie te ścieżki powychodziły nam ogólnie w tym sezonie. Mam nadzieję, że na tym offsie, tam gdzie teraz sieje, te ścieżki będą też fajnie wyglądały. No teraz one są zajebiste. Idealnie dopasowane, słuchajcie, pod nasze ciągniki. Dobra, wywalimy półautomat oczywiście. 5 na 5, żeby było 15 metrów. No, czy on ma 15 metrów ten siewnik?
Opryskiwacz ma 14, niestety. Boże, opryskiwacz, przepraszam. Niestety nie znalazłem żadnego 15-metrowego fajnego, taki jakbyśmy chcieli, więc no niestety to tak wyszło. Więc... On ma 14 metrów? No, więc będzie... No, to normalnie robi 14-metrowy opryskiwacz. Nie wiem, no tak wyszło, ale po prostu, żeby teraz w miarę coś już było, bo wszystko takie, wiecie, głównie było zawieszane. Więc mówię, kurde, no jeszcze nie. Wydaje mi się, że później spoko. Beczka naprzód jakaś, coś w tym stylu. Można się bawić, nie? Ale no to tutaj brałbym raczej ten opryskiwacz z PGR-u, co mieliśmy, co ty przerabiałeś. Tak, taki zestaw mi się marzył, tylko mówię, no nie na ten moment jeszcze, nie? Nie wiem, może później jakiś Ursus spadnie, coś tego? Nie wiem jeszcze, także spokojnie, tutaj zobaczymy, co to z tego. W ogóle ostatnio miałem live'a, nie mogłem z ludzi, jak ludzie obstawiali ciągniki i jakie będziemy kupować. Nie powiem, same Ursusy i Zatory, gdzie mówiliśmy, nie, że będzie. Nie, niekoniecznie ci powiem. O kurde, proszę mnie zaskoczyć wtedy. Niekoniecznie, dużo zagranicznych, dużo osób obstawiało John Deere, New Hollanda, naprawdę sporo, no. Także, no ja tam nie zdradzałem, ani nie mówiłem, czy dobrze trafiliście, ani nie mówiłem, czy źle trafiliście, bo chcemy, żeby to po prostu była dla was coś taka niespodzianka. I myślę, że tego ciągnika raczej chyba... A dobra, nie będę za dużo gadał, nie będę gadał. Zaraz pójdzie. Nie, bo puszczę farbę z buzi. Ważne, że mordo, się nie wysprzęgliłeś, także jest dobrze. Nie, no co ty, już się oduczyłem tego wysprzęglania. No a czasami tak ludzie potrafią zaskoczyć, że słuchaj... Tutaj nie jest ciężko się nie wysprzęglić, także... No tak jak na przykład sytuacja z tym bizonem była, nie? Co ty kupiłeś na, wiesz, na posąsiedzku, nagraliśmy przed weekendem, a się okazało, że ty dopiero odcinek wrzucasz w poniedziałek, a ja miałem live'a w niedzielę i ja mówię, no kurde, no niedziela jest wieczór, mówię, na pewno przecież odcinek już wydałeś, no to ludzie wiedzą przecież, że bizona kupiłeś, nie? A tu gówno, a tu powiedziałem o bizonie, a ludzie, o dzięki Bronek za info, że Bolek bizona kupuje, a ja siny, nie? No nie pierwszy raz, także luz. To są takie sytuacje, mówię, gdzie ludzie po prostu potrafią podejść człowieka tak, że nawet się nie kapnę, że się wysprzęgliłem, nie? No, no, ale generalnie ci powiem faktycznie, no jest fajna kulturka siewu tym siewniczkiem, podoba mi się to. Fajnie się to z zielonówka z tym zachowuje, fajnie też kolorystycznie to wygląda. Tak, trochę tak, jakby planteka była bardziej wypłowiała już i w ogóle, to naprawdę zestawik tutaj mega konkretnie. Jestem ciekawy, ile sąsiad za niego dawał, nie mogę sobie przypomnieć. Bardziej mnie tam nie interesuje, ile on za niego dawał, mnie bardziej interesuje, ile on za niego będzie chciał. No ale to mordo, wiesz, że tyle co on dał, to i podobnie będzie chciał za niego, nie? W żadnym wypadku, nowego kupował. No co ty? Może, jak on by miał go nowego kurwa kupić, to on on nowy obstawiam, że kosztuje powyżej 100 tysięcy. A sąsiad by nie dał 100 tysięcy za 3-metrowy siewnik, tyle ci powiem. No to złodziej jeden. Dla mnie on go kupił używkę za jakieś 50. Nie myślisz? Wiem. Nie chcesz pisać? A czego? No to i Amazonie? Amazonkę mogę wpisać, a Amazonkę wpiszę, może to one będą po 100 tysięcy, zobaczysz. Ale to zobacz na OLX-ie używane, no jak kupował używaną, to on brał ceny z OLX-a. A jaki to jest model? Co to jest? Centaurus. Centaya 3000 Super. Amazone CM... Taya. A 3000? Super. Super partia. Super partia. Super siewnik to jest. OLX. Amazone 3000. 155 tysięcy. Używka. Co? Używka. No z 2021. No. A tu jest 2015, 100 tysięcy. Weź zaproś sąsiada, kurwa. Na odcinek, chodź go zapytamy, ile on kosztował. Bo jestem wciul ciekawy, ile on za niego da, jak on znajdzie odcinek z kupnego. O, tu jest za 200 tysięcy. O kurwa, lampa leci! Mordo, podszyj ją, proszę. Ja pierdzielę, ty, przewraca mi się lampa co chwilę, nie wiem, co się dzieje. Mi się wydaje, że ktoś, mordo, tam ktoś za tą chodzi. No, oczekaj, sąsiad. Witam sąsiada. Dobry. Cześć sąsiedzie. Sąsiad, ile ty mi za siewnik dawałeś, przypominasz sobie? Oj, nie pamiętam. Abyś był w stanie sprawdzić cenę na odcinku? To stówy chyba. O kurwa, o, dobra, dobrze. Czyli jednak gadaliśmy, czyli myślałem, że nie dajesz jednak za siewnik tyle pieniędzy. Nie no. Czyli nie, poczekaj, tak. Jak zawsze się pół po pół bierze, tak? Jak się sprzedaje? To 50? Nie, dobra, tak. Po 50 to uczciwa cena. Podoba się? Nie no, tak pytamy, bo wiesz... No kurwa, jak cena będzie fajna, to i się spodobać się w nich może, nie? Ale wiesz, jak będzie 100 tysięcy, to przestał mi się już podobać. No już go odczepia, on już go odczepia. Także wiesz, kurwa, żebym ja w sumie przyjebał. Nie, byliśmy po cenach, nie? Byliśmy po cenach i patrzę na OLX-a. Tak patrzę, mówię, a pierdzie 140, 100 tysięcy za jakiś tam używany czy coś. A Bolek mówi właśnie, że gadamy z Bolkiem, mówi, nie no, sąsiad by przecież tyle nie dał za używany siewnik, nie? Ale jeżeli, no jednak faktycznie, jeżeli są takie ceny, no to ja pierdzielę. Kosztów by na pewno wyszedł. Weź spraw, pewnie 62.
A ile w grze kosztuje? Proszę sprawdzić. A weź Bronek za sklepie, no tam. My musimy zacząć tak robić, ja zawsze tak sobie myślę, że bo będę ja mam, robił. Bo ja mam chyba zmienione, wiecie, i tam może pisać ile dokładnie. Kurwa, wysiadłem z traktora, jak się przeniosłem się na drugą. Bo ja sobie tak właśnie muszę zacząć robić, żeby te ceny, które biorę, bo później ja muszę wracać do odcinków, sprawdzać ile za co dałem, żeby to sprzedać, to takie wiecie. Lepiej jak będę sprzedawał, na pewno będzie mało kosztowało. Ja po cenie farminga jak najbardziej. To nie, że nie zmieniona wtedy jest. Albo sąsiad tyle dała, oszukuje dla nas. Po cenie farminga jestem za, żeby... No ile? Pewnie 35? Sama nabudowa siewnika 10400. O, to tu wiem. Ale do sprzedania. A do kupna? A do kupna ile? A, no to i tak, my o kupnie gadamy, Bronek. No tak, a nie o sprzedaniu. Ja pierdolę. O sprzedaniu to wiesz. Bez wiedział. O kurwa, dobra, 103 tysiące. No to tyle mógł dać. No to tyle mógł dać, no. Tyle dałeś od niej. Skąd masz takie pieniądze wtedy? A właśnie. No, nie, a, za krowy chyba sobie sprzedałem wtedy. Ciekawe, Bronek, ile taka jedna za groma? 180 może kosztować? Nie. Też 3 metry. Dobra firma, dobrze robią. Masz na groma? Czekaj, ile my za groma się a ile moglibyście dać? Zacznijmy od tego. Dobra. 21 siewnik? Możemy dać zestaw na stały, uprawą osiemnie chcesz za niego. Nie potrzebuję, nie, nie. Pustaków, przyczepę pustaków, dwa cieloki, kurwa, możemy dać za to. To jest popieprzone, nie? Ej, w tej grze to jest kurwa, czemu jedziesz sam? Ej, to jest popieprzone w tej grze, słuchajcie. Siewnik, ten co ta nas mówi, czyli to jest ta centaja. On kosztuje 103 tysiące, nie? A jest na przykład Czajkowski, nie Czajkowski, tylko Kwerneland z tego, z jakiś też Drill Maxi. I on jest nowy za 34 500, gdzie? No to w grze, bo mordo masz grze euro. To jest euro jakby, no. Więc jak se zrób przewalutowanie i ci od razu wyjdzie, razy 4 tam 5. A ty zmieniałeś ten? A tak, no my se damy złoty, my se zawsze złotówki tak, dajemy. Tak, ale ty teraz zmieniałeś coś to nas ciemnika? Tak, dlatego gadamy o tym. Jak jest ustawiona tyle, no to na pewno jest zmieniona. No dobra, pierdolić. Proszę bardzo. No, także powiem wam, że no... Powiem tak, jak macie wolno 80 tysięcy, to możemy się dogadać. Nie no, bo jest zajebisty siewniczek, nie? Kurde, marzy mi się tak, ja. Marzy mi się o, fajna, piękna wstęka, ale nie no, fajnie się, naprawdę. Za 70-80 mogę wam go sprzedać, jak chcecie. Będziemy się przespać z tym. Bardziej przychylny jestem ku 70. Chodę na minus, ale no... Nie no, spokojnie tam, kurwa, na razie to tak wiesz, my tylko... Gdzie na minus? Ale mam w planach siewnik taki, który też nie jest bardzo drogi, używany, więc jest w porządku. No jo, to jest plus, nie? Co to, no, to za te pieniądze, plus, co będziesz miał, to jest... Za te pieniądze właśnie, no. To musi... To trzeba było odszukać, że gra inaczej tego nie oszukuje. Musimy ci odzyskiwać, który właśnie kupiliśmy nowy nabytek. A nie, nie potrzebuję. Proszę ścieżki, bo nie chcesz trochę, bo... Mój obciążnik jest większy od ścieżki, więc... Prawdopodobnie wasz obciążnik też jest większy, twój obciążnik jest większy od naszego pryskacza. O, ty powiedz mi, ty pryskałeś już na tych nowych ścieżkach? No, nie gadaj. Właśnie o tym gadałem cię na odcinku, że kurwa, my będziemy musieli pewnie niebawem to zmieniać. Jak pryskałem case'em, nie? No. Tak miałem obciążnik w przodu, to było wielkości, ścieżka była wielkości obciążnika. No dobra, a u nas chłopie MF idealnie, nie? Nic no, nie MF przywadza. No. Możesz kupić od nas MF'a z tym. Nie, potrzebuję, nie. Kubota może chcecie kupić. A co sprzedajesz? Ale kiedyś to będzie tak, na pewno. Tak szczerze, to ona by była za ile? Za 20 tysięcy? Nie, aż ten. Ile dałeś za nią? Za 60. A ile ty dałeś za nią jak ten? No, około 60, ale tura dołożyłem jeszcze, nie? Ja? Mi się wydawało, że za 40 ona kosztowała. Nie, tam to tyle kosztowało, ale musiałem dopłacić, bo tam był obelgi w moją stronę. No jo, faktycznie. O, dobre. Obelgi kurwa. Nie, dobre, dobre. Bolek, ty masz dużo zasiane? Co? Dużo masz zasiane? To ten długi kurwa kawałek, teraz się nie wiem co tu robić w ogóle, bo w takich małych klerytkach się pierdziele, nie? A co tam ciekawego siejecie? A ten, owiec zasrany. Owiec, jak się pierdzielisz? Bo ty źle to zasiałeś, nie umiesz. Czemu? No bo powinieneś tutaj teraz mieć zrobione dwa przejazdy od tego skrajniaka i wtedy ścieżka zrobiona. No tak, bo dopiero się teraz kapałem, jechałem, że jest źle. Bo zapomniałem, że kurwa tutaj przyznał koło. Kurwa ścieżka się robi, nie jeszcze. Renówka daje sobie radę elegancko? Lux jest, no nie, no właśnie dlatego musisz taniej puścić siewnik, bo renówka nie daje rady. I trzeba jeszcze przeznaczyć chyba 30 tysięcy na remont renówki. Trzeba ją dzielić. Mi się wydaje, że powinieneś go rozkręcić, tylko za te pieniądze, co chcemy, to tylko kurwa chociaż nam zasiki dać. Skrzynię tam tylko. O, dobry i to. My se to wtedy od agromasza my sobie odejmiemy resztę. Jo. No, ja nie wiem, czy my czasem sobie broń nie zbudujemy z wózka od Forsnita. Ogólnie jest tak, że możecie odpiąć i talerzówkę sam mieć tylko, nie? Ej, co się stało? W siewniku. Co? Halo? Co? Aha.
Bordeczko? Co się dzieje? O, na razie. Jesteś w grze? No, jestem cały czas. Zaczęło mi grę i wyłączyło całkowicie, skraszowało. Ty, no to masz to samo co ja. No. Ja pierdolę, co to się ludzie ostatnio dzieje, zabierają nas. Także to nie jest tylko u ciebie spowodowane wtedy ten... Ty, to może to jest kurde coś z tą mapą, co ostatnio była przerabiana. Ale jak ja z zakusem grałem, to mnie wywolało, więc nie wiem. No to już jest kurde kolejny raz i wiesz... No ale ja też teraz długo kurwa, może zrobię i... ty, może ja zrobię ten... Co? No mam 10 minut odcinka jeszcze tak naprawdę. Nie no, zapisz, zapisz. Zapisz. Ale no, no chodzi no. O nagrywanie. A nie, bo dobra, to wtedy... No przecież... Dobra, pojebie mnie. Zapisz tylko. Pojebie mnie naprawdę. Jeżeli masz zamiar dzisiaj nie mieć prądu, to wtedy zrób cięcie, ale... Jak on... Dokładnie. O kurwa, coś chodzi. Jakiś win. Zapisz nagrywanie wtedy. Jak to robić? Win Diesel jestem, dziory! Super, fajny głos ma. Naprawdę petarda, nie? Dziękuję. Tanasz popłakał się. Dziękuję. O nie. No ale patrz, mordo, się nie musisz przejmować, to nie jest tylko u ciebie. No ale a dobra, a czemu ci się Construction wywalił też? Co? Construction też by dziś wyrzuciło ci się powietrze mi. To od osady pewnie, od mapy. Nie no, szczerze to nie wiem, co się zadziało, nie mam pojęcia. Dobra, tak szczerze, to ja też teraz nie mam pojęcia, bo generalnie tu powinna iść ścieżka. Pomogę. Czekaj. Raz, dwa, trzy. Dobra, tu jest raz, dwa, trzy i cztery. Tu powinna być ścieżka w tym, co jechałem. Jest, pięć przejazdów robisz między ścieżkami. Cztery. Piąty to ścieżka. Co? Piąty to ścieżka. Cztery przejazdy robisz pomiędzy ścieżkami. No dlaczego nie? Tak. Masz 3 metry, jeżeli robisz na 15. No to masz 5 przejazdów. No to 5 razy 3, 15. No i w tym musi być ścieżka. 2 przejazdy, wtedy ścieżka. I 2 kolejnego. A tak, no masz rację. A tam, jak robiłeś na tamtym? Dobrze, dobrze. Dobrze robią chłopaki, dobrze robią. Dobra, ja to tamta... Jo? Będę musiał poprawić, no. Ale to tylko jedną ścieżkę mordo zrobiłem. Nie, dobra, czekaj, tu powinna być ścieżka. To ja ją sobie, słuchajcie, poza odcinkiem już zasieję, trudno. Tu powinna być ścieżka, to tutaj robię tak, czyli tu powinno być teraz 5 na 5 tu powinno być. 5 na 5. Czwarta. Była czwarta i tu będzie piąta teraz, no dobra. Czekaj, muszę tu ustawić GPS-a, bo to masakra jakaś. Ty, udało się, dobra. Okej. Okay. Dobra, niech tak to będzie. Teraz robisz ścieżkę? Nie no, gdzie? Ścieżka powinna być dwa rządki tem. Wiesz, ja muszę i tak inaczej tą ścieżkę zrobić, bo ona tak będzie skręcała dziwnie, wiesz? Musi skręcać. No, ale to już zrobię ją poza odcinkiem. Po prostu. Bo tutaj ona tak dziwnie wychodzi, więc... No tam. I teraz dwa przejazdy. Ona mordo powinna iść. Znaczy tak. Ona nie będzie skręcała, ona będzie szła tutaj stąd. Mordo, ta ścieżka idzie tu. Tutaj, tak będzie szła. No żeby tu, była. I ta będzie, a ta będzie zachodziła tu na ten skrajniak i ona i ta tutaj będzie wchodziła w tą. Tak. Ogólnie tak, ona idzie tak tu, więc tu muszę wykręcić i nie wiem jak tu. Kurwa, chyba nie będzie. Nie mordo, nie. Tu, zobacz, patrz na mnie jak ja idę teraz. No. Stąd pójdziemy ścieżką, cyk. Ale to się nie zmieścimy z opryskiwaczem. Do złożenia. Cyk, tu. No tak, a to musi być tu. A ta, co będzie złożyła, to będzie tutaj i będzie w nią wchodziła. No tak, no to ja wiem o tym, no to tak pokazywałem właśnie. Tego też musimy, no po prostu poczekać, bo mówię, nie chcę mi się teraz już tego rozkminiać. I wyliczać dokładnie, bo bym musiał po siódmym jeździć, ale to sobie poza odcinkiem już to po prostu. Słuchajcie, ogarnę. Także no dzisiaj troszeczkę później będziecie mieli odcinek, nie wiem co jest. A ty orkę kończyłeś? Czego, tam koło domu? No? Tak. Zrobiłem to, bo żeby było z głowy i w ogóle. Bo nie wiedziałem, szczerze bo mówię, jak ja wszedłem na serwę, po zobaczyłem ile jest prac niepodokańczanych, to wszystko na szybkości podokańczałem. I mówię, dobra, trudno. Zobaczymy, co to będzie się działo. Dobra, teraz w tom i na kolejny będzie ścieżka. No jo, to powinno wyjść naprawdę dobrze. Ale no niestety teraz taka kurde, słuchajcie, pogoda. No to jest masakra. Dzisiaj? Ja szczerze, ludziska, tak jak my siadamy sobie rano do kompa, ja kończę przed 16, o 16, to jest porażka, na dworzu jest tak ciemno, że... No ale jeszcze wiecie, cały czas już, no taka typowa, no weszła to melancholia jest jedna, czy jak to się tam kurwa mówi. Zasilenie zimowe, tak, więc tutaj już na pewno lepiej nie będzie, no najgorsze te wirusy to wszystko jest i znów mnie to kurde dopadło, bo już było tak dobrze, nie? I niestety, tak nie musiało. Komputer zawirusowany. Nie, tak to niestety teraz dorwało.
No ale nic nie zrobimy, no trudno. Miejmy nadzieję, że też w miarę mnie puści. Lepiej teraz niż tam Bóg wie kiedy, bo no chcę za tydzień. W ciągu 2 tygodni powinny mi wszystkie rzeczy przyjść. Bo niektóre z zagranicznych stron musiałem pozamawiać do pokoju tutaj. Więc w ciągu 2 tygodni bardzo. W ciągu 2 tygodni powinny mi wszystkie rzeczy przyjść. Wtedy szybki remoncik i nagrywamy dla was ten specjalny film na 400 tysięcy pięknie z tego wszystkiego. Także no miejmy nadzieję, że w ciągu teraz tak 2 tygodnie, za 2 tygodnie w weekend gdzieś, mam nadzieję, że wszystko już będzie u mnie, tak że mógł to po prostu, wiecie, zrobić tak, żeby wam po prostu od razu po weekendzie to pokazać, żebym nie musiał robić sobie przerw, no bo tak nie chcę po trochu pokazywać wszystkiego, tylko żeby to już po prostu miało, wiecie, ręce i nogi z nową jakością, żeby też wjechać, żeby też już była ta nowa kamerka i to wszystko, więc no miejmy nadzieję, że wszystko się tak, że wszystko mi się tak uda, jak mam w głowie mordeczki. O Jezus. A nie, no się kręci teraz, to jest tragedia. 59 tysięcy na koncie, no mówię, tutaj nie wiem ile liczyć na biogazownię. Miejmy nadzieję, że jakieś 30 parę tysięcy, do tego dojdzie mleko, do tego dojdą warzywa, które sprzedajemy, do tego dojdą ziemniaki, które będą w całkowitej sprzedaży i dojdzie soja i prawdopodobnie nasiągnik bez sprzedaży żadnego innego. Powinniśmy na Ruzie sobie, słuchajcie, uzbierać, więc akurat o to się chyba nie martwię. I fajnie, że już coś w końcu wiedzie, bo tak jak mówię, no niektóre maszyny się nudzą i to po prostu wymieniamy. Tak jak i nawet to sianie naszym siewnikiem już nie wyglądało dobrze, tak już no teraz te maszyny też wam na pewno się troszeczkę znudziły. No i miejmy nadzieję, że przyspieszymy trochę z tą budową teraz, żeby to już było, ale to wiecie, też to no tak, wolno, no zobaczcie, wolno teraz szło. Zanim skończymy jedną, wtedy trzeba będzie drugą zacząć. No. Słuchajcie, no szło dłużej, bo do tego wszystkiego, wiecie, to nie było, że tylko budowa, bo dla nas to było dużo, bo chcieliśmy iść po kosztach, robić to wszystko samemu. Musieliśmy rozbierać jeszcze przy okazji chlew. Gdyby nie rozbiórka, teraz zobaczycie, że praktycznie chlew rozebrany, to zobaczycie jak etapy budowy. Jeszcze obstałem, że 3-4 etapy i to już jest skończone, także tu pójdzie teraz bardzo szybko. Bo wiadomo, gdybyśmy nie chcieli pozyskać z tego materiału, to ciur w to. Człowiek by się wpierdolił turem, to zamówiłby jakąś Miley Cyrus na kuli i by to ogarnęła. Także tutaj chcieliśmy po prostu odzyskać jak najwięcej materiału, żeby jak po największych kosztach to zrobić. No bo słuchajcie, no te budowy teraz nie chcemy, żeby nam nagle zabrały Bóg wie ile, nie? Człowiek kiedyś budował na tych innych seriach po tam 20-30 tysięcy jakiejś rzeczy. No kurde, no tanio to wychodziło. Tutaj staramy się grać realnie, no to taki postawienie takiego budynku też troszeczkę kosztuje. No i nie można sobie za takie pieniądze stawiać. Wiadomo, nie wyjdzie też 100 tysięcy za niego, no bo robimy sobie tutaj w większości robimy sobie sami i dużo tych rzeczy sobie odzyskaliśmy, no ale takie, nie wiem, powiedzmy 50 tysięcy czy ileś wyjdzie za taki budynek, no to też nie jest tam tragedia, nie? Więc tutaj no tak się akurat trafiło niestety, że budowa po budowie i te budowy nas troszeczkę, nie chcę tak mówić, ale przystopowały chyba z rozwojem. Teraz ważne, że już ta obora jest i kurde, no w miarę będzie to szło, bo jakieś tam pieniądze za to mleko dostajemy. W skali roku mniej bardziej jest to widoczne niż tutaj normalnie, no bo wiadomo, do tego dochodzą spłata kredytów, tego wszystkiego, no ale jakoś tam w miarę to wychodzi. Dobra, ja ogólnie mordy nie przeciągam tego, jadę sobie tylko przeciągnę ala tą ścieżkę już do samego końca, żeby tutaj już to było fajnie ogarnięte. Nie wiem, czy to jest sąsiada, czy też nie, ale my sobie tutaj lekko na to wjedziemy i sobie tutaj już pociśniemy w tą stronę, zaczniemy robić powoli poprzeczniaczek, także spoko, bo można powiedzieć, że marzec zamykamy w jednym odcinku i już słyszymy się z wami na kwietniu, gdzie kwiecień często, będzie jak wrzesień. Często tak robimy mordo z marcem, ogólnie często mamy tylko jeden odcinek z marca, czasami w ogóle nie mamy, no tym w tym sezonie akurat się fajnie udało, że ten owiec siejemy, nie? No także tutaj generalnie dość spoko, bo szybko to pójdzie, miejmy nadzieję, że kwiecień też szybko zleci, bo nie chciałbym, żeby kwiecień był takim wrześniem naszym, gdzie na tym wrześniu my zostawaliśmy bardzo dużo czasu i bardzo dużo czasu nam zeszło w ogóle z tym wszystkim. No tutaj wiadomo, w grę wchodzą te wszystkie trawy, nie trawy, wiadomo, no to zżyto na kiszonkę, zajebista sprawa. No ale teraz nie chcemy, żeby to wszystko, wiecie, schodziło na jeden plan, że będziemy wszystko do bogazowni wozić, więc to też jedynie jeżeli byśmy mieli robić takie żyto, to u nas to będzie raczej jako zamiennik za siano kiszonkę. O, tak to może powiemy bardziej. Także tutaj tak to będzie raczej u nas no wyglądało. No ja się, nie wiem, my się nie powinniśmy w ogóle nastawiać na sprzedaż żyta na biogaz. No, także tutaj u nas raczej, no wątpię, żeby też żyta faktycznie, nie wiem jak to jest, na biogaz w ogóle biorą takie rzeczy. Podejrzewam, że sąsiad mając tyle pól na pewno będzie chciał, ale ja bym od pierwszego sezonu zrobił tak, żeby kurde, no nie sprzedawać tego na biogaz, bo no według mnie to tak trochę nierealnie, nie? No bardziej, że to taka siano kiszonka.
A na biogaz, no to typowo kukurydza zawsze szła, tak. Chyba tak mi się wydaje, więc bo tam jakąś wartości ma, nie? Na biogaz szła zawsze kukurydza albo ziarnowa, mokra. No tak. Albo szła, słuchajcie, kiszonka, ale kiszonka z takiej kukurydzy już późnej, nie z takiej wczesnej zielonej, tylko z takiej już trochę uschniętej kiszonka, bo tak, na biogaz. Tak, tak, tak. No tutaj mówię, coś będziemy na pewno rozkminiać. Wiecie, u nas z tą trawą spoko, bo dzięki temu to mamy dwa pokosy. Nie mamy jednego, tylko dwa, bo mamy na jesień pokos i mamy na wiosnę, tak. Więc ważne, żeby koniarz był zadowolony, żeby pieniądze płacił i wszystko będzie git. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, zapraszam Was na kolejny odcinek do Brączusia. Trzymajcie się zdrowo, cieplutko, słyszymy się już jutro i na razie strzała, trzymajcie się, cześć. Cześć.